Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Dziś obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Święto to ustanowił na zakończenie roku kapłańskiego papież Benedykt XVI. Kościół pragnie uczcić Chrystusowe kapłaństwo, które jest jedynym kapłaństwem w chrześcijaństwie. Jedynym kapłanem Nowego Przymierza jest Jezus Chrystus, a Jego kapłaństwo jest wieczne. Dzisiejsza dobra nowina może nam pomóc lepiej zrozumieć sens kapłaństwa w Kościele. Jezus modli się podczas agonii w Ogrójcu, aby Ojciec oddalił od Niego kielich cierpienia. Bóg mógł zbawić ludzkość na tysiące różnych sposobów. Świat stworzył za pomocą wypowiedzianego przez siebie słowa. To czyż zbawić nie mógł nas poprzez swoje słowo? Tak, mógł to uczynić, ale czy wtedy zrozumielibyśmy, jak bardzo kocha nas Bóg? Przepaść między wszechmocą bezinteresownej miłości Boga a bezdenną przepaścią ludzkich grzechów musiała zostać unaoczniona przez ofiarę Chrystusa. Jezus zgadza się z wolą Ojca. Staje się w ten sposób nie tylko kapłanem, ale równocześnie żertwą ofiarną. To nowe kapłaństwo, tak różne od kapłaństwa starotestamentalnego, łączy w sobie ofiarnika i ofiarę. Chciejmy pamiętać, że być kapłanem w Kościele katolickim oznacza poddać się woli Boga Ojca, aż do kenozy, całkowitego wypalenia siebie, złożenia siebie na całopalną ofiarę za zbawienie innych. Tego właśnie dokonał Jezus. Potrzeba, aby każdy z nas, kapłanów, nigdy nie zapomniał, że sensem naszego istnienia jest spalać się jako ofiara ekspiacyjna za grzechy świata.